Cześć, słuchajcie, zatrzymałem się tutaj, zatrzymaliśmy się we trzech motorami tutaj przy rzeczce takiej. Tutaj sobie idzie, jak widzicie, albo właśnie nie widzicie, przez pole, bo jest zahaszczona. I wam opowiem taką rzecz jedną, że kiedyś, jak jechałem sobie ja tutaj na MMR-ze, jak jeszcze go miałem, a mój tata jak miał jeszcze Defendera 250, to przejeżdżając tutaj przez te pola wszystkie, mój tata wpadł na genialny pomysł, w cudzysłowiu, ponieważ chciał przejechać przez tą rzeczkę swoim crossem. Niestety przednie koło wyjechał przednim kołem do przodu, jednak tylne koło zostało w wodzie i nie dało się go wyciągnąć, nawet quadem później podjechaliśmy, żeby go wyciągnąć, nie dało się, bo był naprawdę mocno utkwił. I tata wezwał kolegów, przyjechali jeepem i z tamtej strony, po drugiej stronie tej rzeczki, tym jeepem przywiązali liną crossa i go wyciągnęli, jakoś go tam dali radę wyciągnąć z tej rzeczki. Także taka historyjka, to był nieudany wyjazd, bo zaraz po tym musieliśmy już wracać, to jest niedaleko od domu. I posłuchajcie, chciałem wam coś takiego właśnie opowiedzieć, także opiszcie, jeżeli mieliście podobną sytuację na crossie albo na quadzie. Jestem po przyjeździe, motorki już są umyte, jak widzieliście, dużo było terenów fajnych do jazdy. Naprawdę fajnie ten filmik wyszedł, tym bardziej, że wymyśliłem sobie tak spontanicznie dzisiaj, że wyjedziemy sobie na taki wyjazd. Zaraz już idę, biorę się za montowanie. Jak widzicie, jestem jeszcze w zbroi o tych ochraniaczach, bo właśnie wszedłem do domu. Jeżeli jesteście na tym kanale nowi, to oczywiście zapraszam was do zalajkowania filmiku, zasubskrybowania kanału z dzwoneczkiem, jeżeli lubicie tematykę crossów, quadów, enduro generalnie. No i co? Widzimy się w następnych odcinkach. Dzięki za oglądanie i na razie.